Hej, hej, hej! Siam wszystkim, tu Kamruz! Witam was w kolejnym odcinku z serii Opening. Dzisiaj robimy opening 20 paczek. Uzbieram 20 paczek. 7 z nich to nowe paczki TGT, 8 z nich to GVG i 5 z nich to są paczki normalne. Więc od góry do dołu, let's play the game. Pierwsza paczka z naszej kolekcji zawiera epic, ładny start, ładny początek. 4 komony, 1 epic. Epic! Kabal Shadow Priestka, bardzo mocna karta za 6 mana, ile ma słabe statystyki. Efekt, czyli podkradanie stwora, który ma 2 ataku umyślnie, jest niesamowicie mocny, zwłaszcza w połączeniu ze Shringmeisterem. Okej, mamy komony i 2 rery. W tym jeden z nich jest złoty i to jest Mind Control Tech. Definitywnie nie będziemy go pyłować. Chcemy, żeby nasz RNGZAS miał złotego Mind Control Techa, który jest korem w każdym RNGZASie. A łuk oczywiście nie muszę opowiadać, dlaczego jest dobry na Hunterze. Wszyscy się już zdążyli pewnie 13 razy przekonać. 2 razy rare, okej. Okay. Knife Juggler, bardzo mocna dwójka, grana w każdym agresywnym deku przez swoją potęgę, jeśli chodzi o specjalny efekt. Oraz kościek Adventurer, mniejsza. Karta, która kiedyś była grana bardzo dawno temu na Miracle Rogalu, teraz już nie jest widziana, niestety. Ewentualnie na arenach. Potrafi nieźle dobić przeciwnika. Kolejny booster. O! Pierwszy booster normalny, czyli jeden rare i 4 komony. Blessed Champion. Karta niegrywalna, ale zabawna, jeżeli robimy sobie fun deck pod niewidzialnego miniona, który sobie czeka. Na przykład Shadow Naxxramas. Do paki, a nagle BOOM! Blessing, który podwoja atak i one hit KO. 4 komony, 1 rare, Master of Disguise. Jest taki pro info, bo ogólnie jak macie opis karty Master of Disguise, to jest opowiedziane, że tak naprawdę to jest Łotrzyk Tauren. Zauważyliście, że w WoWie nie ma... Jeżeli wybieracie Taurena, nie możecie grać Łotrzykiem, to jest wyjątek od tej reguły. To jest jedyny Tauren, który został Łotrzykiem. I jako Łotrzyk, jako Rogal, tak dobrze opanował sztukę przebierania się, że obecnie wygląda tak. Dlatego ta karta jest napisana Master of Disguise, ponieważ to jest facet. Gdyby to była mistrzyni, to byłaby bodajże mistress, czy jakoś tak? Na pewno nie byłby master. Master to jest męska odmiana. Ha, 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 ha. 5 paczek poszło, na razie żadna legenda, idziemy dalej. Jeden epic. Na 5 paczek. 2 epiki! Na 6 paczek i uwaga! Epic! Pearl Raver. Śmieszna karta. Chyba jedynie grywalna na deku na szamanie. Kiedyś jeszcze widziałem ją w deku na Rogalu. Śmieszna karta. Miecz obusieczny. Ale jeżeli jest meta agresywna, gdzie ludzie nie grają Big Game Hunterów, jak najbardziej. Dobra, podstawowy booster. Ło, 2 razy Golden Commony, ile proszku. I Illuminator. Karta, która jest nigdzie niegrywalna, nawet na Freeze Mage'u, więc chyba to wystarczy jako idealny opis tej karty. Lecimy dalej. Hop, hop. Jest epic. Dużo epików i rare, super. Rarem jest Vitality Totem. Widzieliście Illuminatora w czymś deku? Zdarzało mi się. Rzadko, ale zdarzało. Tą kartę widzieliście? No właśnie. Epic! Quartmaster! Chyba nie miałem drugiego. Spoko, bardzo silna karta, która powoduje, że nasz specjal paladyna jest OP. W połączeniu, dobra. Rare, zwykły booster. Goblin Sapper, karta niewidziana, nie idzie nawet w deckach. Lecimy dalej. Op, 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 op. Ile epików, to mnie cieszy. To mnie cieszy, ile epików. Znowu Goblin Sapper, whatever. Cogmaster Wrath, o mój Boże, to jest tak słaba karta na Rogalu. Okej, z mechami mamy 3, zatrzymany broń 3 na 3, ale nie. Wymóg mecha je to trochę za dużo. Znaczy, że tak się mi jedną turę bez wystawienia owego mecha. Felcanon, śmieszna karta. Jeżeli nie mamy deku tylko z mechami, może nas zaboleć, ale ogólnie fajna karta. Kiedyś może zagram Warlockiem pod mechy, może nie. Może jak wejdą nowe mechy, może to ma mieć prawo bytu. Zobaczymy. I uwaga! Główne danie. Legendary. Okej. Okay. Hemet, Nessing Wary. Well. 400 proszku.
tak czy siak. Nowe karty wyszły. Orf. Cóż, legenda! Beast Hunter is now real. Well, 400 proszku, tak w dużym skrócie. Chyba, że kiedyś meta będzie mocno pod bestię. Target dummy. Śmieszna karta pod nowego Warriora. Z nowymi kartami, których jeszcze nie omówiłem. Więc pał. Hop, 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 hop. Ale legenda to i tak dobry wynik. Czy sproszkowana, czy nie, to jest zawsze dużo proszku. A jak nie, to kolejna legenda do kolekcji. Śmieszny ogr. Z mocnym Wind Fury. Tylko te 50% szans na trafienie w innego, czy w inny cel. Trochę wyklucza z Constructed. Dzięki, Tyrion, dzięki. A więc odpalamy 7 boosterów. Na to, na co wszyscy czekaliśmy. 7 boosterów najnowszych kart. O! O! To otwarcie. Pierwsza karta, rare. Fencing Coach, śmieszna karta ze względu na efekt, który zdaje nam Hero Power darmowy. Jest o tyle fajna, gdyż mamy nowe karty z Inspire, a jeżeli możemy zagrać Inspire bez kosztu dodatkowych 2 many, to zazwyczaj jest to mocny efekt. Mukla Champion, no, jeden z tych przykładów. Bardzo śmieszna karta, jeżeli przeżyje, to niesamowite value. Rzadko kiedy przeżywa, więc to karta zazwyczaj na areny. Flame Juggler. Śmieszne przeciwko na pewno Facehunterom i pa. Szokadinom. Tournament, no, Taunt 2 na 1, proszę. Te specjalne dobijemy. Oraz Lance Carrier, który jest śmiesznym Dark Iron Dwarfem, tylko że efekt nie działa na inną turę. Ale zaraz tego ma gorsze staty. Kolejny booster. Oh, to otwarcie, dobra. Brave Archer, już się wypowiadałem na temat tej karty. Murloc Knight, o Boże, jak jest przejebane. Ogrimmar Aspirant, śmieszna karta. Bardzo śmieszna, ale dość słaba. Ponieważ za wolna. Saboteur, następny Hero Power kosztuje 5 wyżej. No okej, jakaś tam kontra na graczy z Inspire'em, mimo tego jest karta słaba, moim zdaniem. Clockwork Knight, kolejny mech. Z bardzo fajnym efektem. 75 many, karta 6x6. Łącznie. Oh, ten, to otwarcie, jej. Living Roots, wypowiadałem się, fajna karta. Undercity Variant, taka arenowa bardziej karta, ale też spoko. To jest jak Flying Juggler, tylko że kontrolowane inne obrażenia, ale musi być skąpione. Bash, 3 obrażenia, 3 armoru. Okej. Okay. Czyli to jest coś aka Bite Druida, tylko że my nie tracimy tego armoru przy ataku. I możemy pominąć taunt. Czy jest całkiem okej. Okay. Ponieważ możemy dobre opcje koło skąpienia. Power Shot, bardzo dobre AOE dla Huntera. Podoba mi się. Bear Trap? Podoba mi się bardzo ten trap. To jest naprawdę ładny trap. Fearsome Doomguar. No, na Constructed nie wiem, czy będzie zagrywany, raczej wątpię. Ale na arenie to jest tak zajebista karta. Lens Carrier był. Rare. Kolejny Manager. Z Inspire wróć tego miniona do łapy. Co? Proszę was. Okej, okay, ma fajne staty. Ale still. Wiem, że może użyć Inspire'u, cofnąć go i w ten sposób będzie niby na uleczony. How about no? Rare! Nie widzę tej karty, po prostu nie widzę. Ta mała ilość życia, jeszcze 50% szans. Silver Champion to jest spoko, Silverhand Regent. Czy ja wiem. Na deku opartym na tych Silverhand rekrutach może być ok. Lara no odpada, Frigid Snowbolt jest chujowy. Na arenie ewentualnie może być value, w deku na magu. Epic! O, nowy Epic! Enter the Coliseum! Zniszcz wszystkie miniony oprócz tych z najwyższym atakiem. Hej, czyżbym pierwsza karta do mojego control paladyna, którego nigdy nie złożył, bo nie mam kart? Ponieważ druida i kartę i paladyna karty zawsze spalałem. Ponieważ chciałem poszedł na inne profesje. Flame Juggler, hej. Murloc Knight, o tak, zajebiście Murloc Knight, tą kartę chciałem mieć. Fallen Hero, spoko, bardzo fajna karta. Wow, 2 razy rare, super. Master Joester, taki sobie. Na arenach zajebiste, ale Fallen Hero jest spoko. W przyszłości może będziemy kombinować. I okej, okay. Co tu mamy? Chujowa karta. Wow, kolejny Murloc Knight. No dziękuję, no. Spawn of Shadow, spoko, mamy jedną kartę więcej do Priesta agresywnego. Confuse. No, z Confuse'a raczej nie skorzystam. Dobra, jedna legenda na 20 boosterów.
Zobaczmy łącznie, ile proszku było. Pewnie będzie mniej niż zazwyczaj, ponieważ mamy nowe karty. Zobaczmy. 1145 i mieliśmy silnego Hemeta, dlatego go spalamy. Na ten moment mamy 2890 proszku. Możemy kombinować stworzenie jakiegoś nowego deku. Niekoniecznie z legendami. Możemy wykorzystać legendy, które mamy. No, dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. To był mój opening 20 boosterów. Widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy znajdziemy kolejne 20 boosterów. I tym razem może będzie więcej TGT. No nie wiem, zobaczymy, co ja robię. Może będzie więcej TGT. Gdyby z aren leciały tylko TGT karty, boostery, to na pewno by tak było. No ale nie lecą, więc na pewno będzie wymieszane. Co mnie w sumie cieszy. Dużo lepsze jest to według mnie, że są te boostery wymieszane. Zwłaszcza patrząc na nowych graczy, nie? Starsi gracze sobie dadzą radę. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. To by było na tyle. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, żeby inni mogli zobaczyć ten filmik, pozycjonowanie tej sprawy. Na ten moment, bye bye. Pow.